my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Witam was w trzecim odcinku GTA Vice City z tej strony Spider. I teraz Tomim idziemy na misję. Oczywiście jestem bez broni. Mam tylko pięści. Czemu ja z buta idę? Powaliło mnie? Idę coś kurde odkraść. A nie, będę chodził piechotą. No, powaliło mnie całkowicie. Siema ziomuś, dawaj samochodzik. Bo fajny klasyczek. O, sorry, to kobieta. Dobra, nieważne. I ukraliśmy samochodzik i sobie teraz pobujamy. Na tej mapce, co jest? Jest fioletowy kwadracik i to jest miejsce, gdzie muszę dojechać. Oczywiście ukradzionym samochodem. I jak jedziesz, ty penisie? I ten, i udajemy się tam. Już prawie jestem. O, pięknie. Okej. Ocean View. To jest hotel, gdzie zapisuje się grze. No nie, zapisuje się może inaczej. Jeżeli przeszło się misję, dojeżdża się tutaj i zapisuje się grę. Tak jak ja robię to teraz. Okej. Idziemy dalej. Idziemy na górę. Co my tu mamy? A. O. Ej, to nie była misja. Alwas wpuściłem w kanał. Sorry panowie. Myślałem, że to jest misja. Nie, teraz dopiero rozpocznie się misja. Sorry, żebym ci drogę zablokował. No ale już wyjeżdżam, spokojna głowa. Ej, tu jest fajna bryczka. Ej, to ja takim szajsem nie będę bujał. Gdzie to? Dobra. Kradniemy ten. Dobra. Ubijaj, chłopie. No, idziemy teraz wozić dupeczkę. Zajebistym samochodzikiem. Ej, ktoś mi go zarysuje normalnie. Takiego kopa zasadzę. Że nie wiem. Dobra. Ej! Up. Gosiu! Wyja! Sorry, że cię potrąciłem. Dobra. Ale pięknie jeździ. Kurczaki! Dobra. Już sobie zaraz zaparkujemy. Dobra. Może tak być. I na misję! Dobra, lecimy do Rafaella się przebrać. Jakieś eleganckie ciuchy. Okej, żaden problem. Ażem pojechał. Uf. No, dobra, dobra, dzięki ziombel. Właśnie mijamy szpital. I się znajdzie się. Jak się zginie. Nie, to mnie nie interesuje. Jest Rafael. Jest, jest, jest. O, pewnie, że jest. Dobra. Wbijamy do środka. Ale ze mnie Jolero. Jasny gwint. No, trzeba będzie ukraść go. Dobra. Jestem małym złodziejaszkiem. No i co, zrobisz coś z tym, że ukradłem ci motor? Na policję zadzwonisz? Chyba raczej nie. Aaaa! Dobra. Dobra, lecimy do fioletowego tam kwadracika na mapce. Zaraz
będziemy, żebym tylko nie pierdyknął. Dobra. Skrótem kulczaki. Okej, okay, jestem. Dobra. Idziemy do żywego punktu. Mamy. Aha, córeczkę kolonera podejść na do klubu. Zarąbali mi motor. A to dziady, no popatrz. Albo ja się źle rozglądam, ale no nie widzę, no. Ale tam co, o tam jest jakiś motor, bierzemy go. Chyba, że mam jakieś przewidzenie, ale wątpię. Nie, no normalnie motor jest. Dobra, leci za mną babka. Wiesisz się? Pięknie, no wiadomo, to jest dwuosobówka, no kurde, co ja będę pierdykał. Dobra, lecimy motorkiem. Ty weź tam, tak nie zarywaj do niej, gościu. Młody, podrywasz się, kuźwa znalazł od siedmiu boleści. Tommy Vercetti. Jeżeli nazwisko przekręciłem, to wybaczcie. Okej, okay, zaraz będziemy. No pewnie. Żowy punkcik. I zadanie wykonane. Wiem, muszę mi tego mówić. Że jestem przystojny. Ha. Dobra. No. I stówka w kieszeni. A teraz lecimy zasejwować. Tam jest ta kasetka. Tam sobie bujniemy. Na spokojnie. Jeżeli nic nie potrąci. Nic. Żeby samochód nie potrącił, bo to nie widzę tego, ale nieważne. Dobra. Zapisujemy.